Dzień dobry, Krzysztof Srywanowicz. Z tej okazji pogadajmy o polityce, czyli wielowtyczce. Sobie dzisiaj wysłuchałem rano filmiku na YouTubie człowieka mądrego, który ma czas, mieszka w pięknym miejscu, ma dużo doświadczenia z obserwacją fal, a jak wiadomo z imigracją, ale mają to do siebie, że najczęściej są podsiębierne. Sobie taka fala rośnie coraz bardziej, płynie w przód. A jak urośnie tak bardzo, że się załamuje, no to się zawija pod siebie i woda pod nią płynie do tyłu. No i tak to mniej więcej jest też z emigracją, czy tam z imigracją, że fala uchodźców zalewa jakiś kraj, więcej albo mniej, no i fala jest podsiębierna, więc bierze pod siebie wszystko, co się da, wysyła do rodziny, tam gdzie została cała reszta, bo nie przyjeżdżają całe rodziny, tylko przyjeżdżają najsilniejsi, najbardziej rozwojowi, z dziećmi, ratują się ze swojego strasznego kraju, gdzie nie nadaje się żyć. Zdaję sobie sprawę z tego, że emigracja jest konieczna dla każdego zawsze, no niektórzy może już nie dadzą rady wyemigrować, ale ci, którzy dadzą, no to wyemigrują i zostaną tam, gdzie osiądą, gdzie się da, i będą podsiębierni. Będą wysyłali do rodziny, a nie od rodziny jeszcze ciągnęli za sobą. To jest tak zwana fala nasiębierna. Wszystko na siebie. Na się. I jak już siądą, rodziny wymrą, to wtedy będą już tubylcami. Także z tą imigracją to trzeba bardzo uważać na to, że jeszcze dużo podsiębiernych rzeczy będzie. Oczywiście emigracja jest bardzo korzystną rzeczą. Imigracja jest rzeczą korzystną, bo przyjeżdża siła robocza, przyjeżdża dużo wiadomości, dużo umiejętności, dużo siły. Tylko tyle, że dobrze byłoby pomyśleć, że jeżeli do nas przyjeżdża powiedzmy 2000, no to i od nas powinno wyemigrować w lepsze jeszcze rejony niż u nas, czyli pewnie do Szwecji najlepiej, najbliżej i najprzyjemniej, też 2000, z to, żeby bilans był PRO, czyli na zero. No to tak a propos tej polityki i, że tak powiem, abstrahując od religii, bo religie są wszystkie tym samym i wszystkie temu samemu służą, więc w związku z tym wszystkie się dadzą pogodzić, oczywiście ekumenicznie. Każdy w swoje wie. Dziękuję.